między niebem a piekłem. Wielka przepaść między niebem a piekłem. A gdy w płomieniu cierpiał męki, był pewien człowiek, bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany i stało się, że umarł żebrak. I zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Ewangelia według Łukasza, 16 rozdział, 19 do 31 wersetu. Chrześcijanie na całym świecie obchodzą różne religijne święta, nie wiedząc lub przy tym zapominając, że zostały one ustanowione przez ludzi na przestrzeni wieków i nie mają nic wspólnego z myślami bożymi zawartymi w Słowie Bożym. I tak na przykład w roku 310 rozpoczęto modlić się za zmarłych. Odylon z Kluny, benedyktyn francuski w 998 roku zaproponował albo zapoczątkował obchody zaduszek jako przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. Naukę wiary dotyczącą tak zwanego czyśćca sformułował Kościół katolicki przede wszystkim na Soborze Florenckim 1437 rok i 1439 rok i na Soborze Trydenckim 1545 rok do 1543 roku. Tak zresztą podaje sam katechizm Kościoła katolickiego. Nie jest to zatem jakieś nieprzyjazne pomówienie. Katechizm Kościoła katolickiego, paragraf 1031. W 1915 roku papież Benedykt XV na prośbę opata benedyktynów zezwolił, że tego dnia każdy ksiądz może odprawić trzy msze w intencji poleconej przez wiernych za wszystkich wiernych zmarłych i w intencji papieża. W Piśmie Świętym nigdzie nie czytamy o tym, aby Bóg ustanowił święto zmarłych lub dzień zaduszny. Nie ma nawet wzmianki o tym ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Ludzie modlą się za zmarłych w nadziei, że im pomogą.
wyzwolą ich z mąk i kar, na jakie sobie zasłużyli za życia, lub do zmarłych też się modlą, tak zwanych świętych, w nadziei, że to oni im pomogą w trudnych życiowych sytuacjach. Czy praktyki te są właściwe? Absolutnie nie. Podstawą naszego twierdzenia jest Pismo Święte. Nigdzie nie czytamy o takich praktykach. Przeciwnie, już w psalmach czytamy. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Tak mówi nam Słowo Boże w psalmie 49 od 8 do 9 wersetu. Ani modlitwy, ani jakiekolwiek ofiary nie zmienią położenia tych, którzy już umarli. Tak możemy przeczytać nawet w tym tekście, który przytoczony był na początku dzisiejszego nagrania. Niektórzy opierają się na historycznych księgach machabejskich, gdzie czytamy, że Machabeusze zebrali składki i modlili się za braci poległych w walce. To jest opisane m.in. w Księdze Machabejskiej, 12 rozdział, 45 werset. Apokryfy, czyli nienatchnione księgi historyczne, do których zaliczamy księgi machabejskie, zostały dodane przez Kościół katolicki do kanonu Biblii w 1546 roku na Soborze Trydenckim. W czasie życia Machabeuszów Bóg nie przemawiał do Żydów przez proroków. Milczał przez około 400 lat z powodu odstępstwa swojego ludu od czasu proroka Malachiasza. Pomysł Machabeuszy był całkowicie niezgodny z postanowieniem prawa Bożego. I prawo Boże mówi wyraźnie, jest obrzydliwością dla Boga każdy, kto wzywa umarłych lub wywołuje duchy. Tak mówi Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział 11 do 12 wersetu. Izrael był w tym czasie w głębokim odstępstwie i podobnych grzechów dopuścił się w przeszłości o wiele więcej. Wcześniej na przykład czcił i spalał kadzidła miedzianemu wężowi, którego jeszcze podczas wędrówki Izraela po pustyni Bóg kazał wykonać w ściśle określonym celu, co nam opisuje czwarta księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 8 do 9 wersetu. Lud izraelski wymyślił sobie po prostu, że tak będzie dobrze. Było to jednak wbrew Bożej woli i to bałwochwalstwo było kultywowane przez długie lata, aż do czasu panowania króla Hiskiasza. A król Hiskiasz, on to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan, tak mówi druga księga królewska. 18 rozdział, 4 werset. Machabeusze, kierując się własnymi przesłankami, wywołali żydowskie powstanie narodowo-wyzwoleńcze w latach 167 do 160 przed naszą erą, skierowane przeciwko rządzącej z Syrii helenistycznej dynastii Seleucydów. Ponieśli w nim haniebną klęskę. Modlitwa za umarłych była także ich złym, bezbożnym pomysłem. Bóg po długim milczeniu w swojej nieopisanej łasce przemówił do Izraela i również do nas, posyłając na ziemię Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Bóg dał człowiekowi życie na ziemi po to, aby mógł on przez Pana Jezusa go poznać i się z Nim pojednać. Czy już się pojednałeś z Panem Jezusem? Jeśli człowiek nie uczyni tego w ciągu swego życia na ziemi, jeśli nie wejdzie w bliskie relacje z Panem Jezusem Chrystusem i nie przyjmie go do swojego serca, jeśli nie narodzi się na nowo i nie nawróci się szczerze do Boga, to pójdzie na wieczne potępienie i żadne modlitwy, kadzidła, odmawianie różańców i tym podobne nic mu nie pomogą. Czy nie lepiej
tu i teraz zdecydować o swoim życiu, to takie proste. Uznaj, że jesteś grzesznikiem i zasługujesz na potępienie. Wyraź skruchę z powodu swoich grzechów. Uwierz, że Pan Jezus Chrystus umarł za ciebie, stał się twoim zastępcą. Przyjmij go jako swojego osobistego Zbawiciela. Tak uczy Biblia. Na pewno nieraz słyszałeś już historię o bogaczu i Łazarzu, którą zaczęliśmy dzisiejsze nagranie. Między miejscem ich przebywania rozciągała się wielka przepaść. Wielka przepaść. Tak mówi Ewangelia według Łukasza 16:26. Tak mówi Biblia, Słowo Boże. I nie było między nimi żadnego połączenia. Nie było możliwości przejścia. Przeczytaj te pouczające słowa. Po śmierci z miejsca, w którym się znajdujemy, zamknięta będzie droga powrotu dla każdego z nas. Pomyśl o śmierci za życia. A wtedy, jeśli zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi, jako twojemu jedynemu Zbawicielowi, będziesz żył wiecznie po śmierci. Będziesz szczęśliwy na wieki. Poza tym w Piśmie Świętym nie czytamy o miejscu zwanym Czyściec. Nie ma takiego miejsca jak Czyściec. Jest to ludzki wymysł. Kiedy Pan Jezus Chrystus przemawiał do ludzi, zawsze przedstawiał dwa stany, dwa miejsca. Mówił o tym, czym jest dobro i zło. Mówił o zbawieniu lub potępieniu, o prawicy i lewicy, o piekle i niebie, o szerokiej i wąskiej drodze, o szerokiej i wąskiej bramie, o domu zbudowanym na ziemi lub na skale, o dwóch panach, którym służy człowiek, albo mamonie, albo Bogu. Nigdzie nie ma trzeciej możliwości. Jest ona wymysłem diabła, który w ten sposób chce zwieść człowieka. Grzesznik, słysząc naukę o czyśćcu, chętnie ją przyjmuje i godzi się z nią, mając nadzieję, że gdy się tam dostanie z powodu niezbyt pobożnego życia, ktoś go stamtąd wyciągnie po jego śmierci. Nic podobnego się nie stanie. To całkowite kłamstwo. Dlatego zastanów się, uwierz Ewangelii i zmień swoje bezbożne życie. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają, a on rzekł: nie, ojcze, Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Te słowa uczą nas, że człowiek powinien uwierzyć Słowu Bożemu. Mojżesz i prorocy to Stary Testament, to Słowo Boże. Jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć o Bogu, to powinien zaznajomić się z Pismem Świętym. Bóg dał człowiekowi możliwość poznania swojej osoby, swojej woli i swoich myśli, swojej istoty i natury, przez swoje słowo. Tam zawarł także wskazówki dla człowieka, którego stworzył. W Ewangelii Jana czytamy, że to słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród ludzi w osobie Pana Jezusa. On objawił Boga całkowicie. Jego łaskę, miłość, dobroć opisują to Ewangelie i listy apostolskie. Nowy Testament. W jego osobie Bóg darował człowiekowi to, co miał najdroższe. Nam pozostaje tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa i przyjęcie Bożego daru Pana Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus Chrystus jest darem Bożym dla nas. On umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak mówi Duch Święty. Jest to zapisane w liście do Hebrajczyków, 3:7-8. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według Jana, 3:16. Droga zbawienia i wszystkie zasady wiary opisane są w Piśmie Świętym.